słysząc słowa pani lekarz, że mamy przed sobą tylko 10 lat życia córki. Do 10 lat. Do 10 lat, po prostu w tej sekundzie jakby nasz świat no, umarł. Żona zalała się łzami, zapytała się pani doktor, czy możemy po prostu, czy Gosia będzie na tyle sprawna, żeby chociaż chodzić do szkoły specjalnie dla dzieci niepełnosprawnych. No tutaj pani doktor powiedziała krótko, że... Nie będzie żadnej szkoły. Bo po prostu ona może nie dożyć wieku szkolnego. W Polsce jest zdiagnozowanych około 10 przypadków. Nasza Małgosia jest najmłodszym dzieckiem w Polsce z tą chorobą, jednym z najmłodszych na świecie. Choroba kanawa obumieranie mózgu to jest degradacja mózgu. To nieuleczalna choroba układu nerwowego. Objawia się właśnie tym, że ciałko nie pracuje tak, jak powinno u zdrowych dzieci. Dziecko nie raczkuje, nie mówi, nie chodzi. Te dzieci, że to są dusze zamknięte w ciele, że te dzieci chcą się komunikować ze światem w pewien sposób, czy gestem, czy uśmiechem, czy płaczem. Te dzieci wodzą za rodzicami wzrokiem, ale nie mogą z ciebie wydusić żadnego słowa i po prostu cierpią, tak samo jak ich rodzice. Proces niszczenia mózgu postępuje. Dochodzą kolejne niebezpieczne objawy, takie jak silne ataki padaczki, jak refluks żołądkowy, ślepota. Kłopoty z oddychaniem, z jedzeniem. Na ten moment nie ma skutecznego środku, który by chorobę hamował, który byłby w stanie chorobę zatrzymać. Czyli w Polsce lekarze są bezsilni tak naprawdę? Tak, czy właśnie jeśli chodzi o polską medycynę, czy europejską, jedyną szansą przyszłościową jest terapia. Genowa, tak, na którą pracują w Stanach Zjednoczonych nad badaniem nad kanawanem. Przy podaniu tej terapii w odpowiednim wieku lekarze szacują, że jest to około 3 lat. Że jest szansa na odwrócenie choroby. Te dzieci mogą chodzić, te dzieci będą mogły mówić. Te dzieci będą mogły prowadzić życie tak jak każde inne zdrowe dzieci. Koszty przeprowadzenia takiego zabiegu i stworzenia odpowiednich wirusów, które by pomogły Małgosi, to jest kwota rzędu $1 000 000. To jest kwota ponad 4 milionów złotych. No, dla nas jako młodych rodziców, w ogóle jako ludzi, no jest to kwota wręcz niewyobrażalna. Taką cenę ma życie Małgosi. Prowadzimy aktywną zbiórkę w Polsce za pomocą fundacji Się Pomaga, gdzie zbieramy środki na tą terapię genową. Liczymy na Państwa wsparcie. Dzięki Państwa pomocy będzie nas stać na dążenie do celu dla naszej córki Małgosi. O jej prawo do życia. Twoje prawo do lepszego życia. Dzięki Państwa pomocy moja córcia powie mi mama, tata, uśmiechnie się, zacznie chodzić. Moim marzeniem jest, żeby stanęła na własne nóżki i dożyła pięknych lat.